Dzień dobry Państwu. Dzień dobry po raz kolejny, na kolejnym wykładzie. Kochani moi, myślę, że Państwo się już troszkę przyswoiliście do nauki w ten sposób właśnie online. Kochani moi, czuję, śnię, widzę Was, że nie widząc, że Państwo, że moi kochani studenci uczą się i coraz bardziej miłują się w matematyce. Przecież dzisiaj kontynuujemy tematykę, którą rozpoczęliśmy poprzednio, mianowicie całkowanie. Otóż mówiliśmy o całkowaniu bezpośrednim, które wynika z definicji całkowania, czyli tak zwana była metoda całkowania bezpośredniego. Dzisiaj wejdziemy w las metod. Dużo powiedziane las, no bo to będą zaledwie dwie metody całkowania właśnie takiego niebezpośredniego, ale już jako metody. Przyjca, ja bym prosiła, ja wierzę, że Państwo nie robicie nic innego, a uczycie się głównie matematyki. Bo matematyka dla Was jest budująca nie tylko z tego powodu, że poznamy kilka wzorów czy kilka prawideł, ale również jest interesująca z powodu tego, że rozwijacie swój umysł. Umysł w sposób taki, w jaki inne przedmioty tego nie dostarczają Wam. Także bardzo bym prosiła, tak jak mówiliśmy zawsze na wykładach, że Państwo macie tutaj duże pole do popisu. Również i w matematyce może ktoś zasunąć. Są w historii matematyki przypadki, że osoba, która liczyła, pracowała nad pewnym zagadnieniem matematycznym, osiągnęła jakiś sukces w postaci odkrycia czy metody, czy wzoru, czy jakiejś opcji matematycznej. Przejdźmy, dobrze, ad rem. A więc, kochani, hołdujemy zasadzie. Non mortalibus arduum est. Wiemy, co to znaczy. Moi studenci wiedzą, co to znaczy, ale na wszelki wypadek powiem. Dla człowieka nie ma nic niemożliwego. To jest maksyma, którą Państwo nosicie w sobie i którą macie przede wszystkim w tym okresie, gdy nie mamy bezpośredniego kontaktu z przedmiotem i z wykładowcą. Więc non mortalibus arduum est, więc dla człowieka nie ma nic niemożliwego. Czyli to piękna łacińska zasada, której hołdowali nasi przodkowie. Tak, przyjdzie, więc dzisiaj przyjdzie, żeby był porządek w naszych rozważaniach, żebyście Państwo się nie pogubili, żebyśmy mogli się odwołać do konkretnych momentów naszej edukacji, będę od dzisiaj numerowała. Pierwsze dwa wykłady mieliśmy, uporządkujmy to, pierwsze dwa wykłady mieliśmy w sali, w bezpośrednim spotkaniu, a następne dwa wykłady były online, czyli nagrywaliśmy się i teraz kolejne wykłady, póki co, póki będzie sygnał, nie będzie sygnału innego, będziemy się nagrywać. Więc dzisiaj według mojej wiedzy mamy wykład numer 5. Będę numerować. Więc wykład 5. Wykład 5. I data dzisiejsza to jest zgodna z numerem wykładu 5 maja. Przecież 3 razy 5 to można w co to lotka zagrać? To tutaj nie przypadek. Dobrze, Przenica, więc to jest tak, prawda. Dobrze, Przenica, więc tak. Dzisiaj zakładam, zawsze w założeniu w matematyce jest potrzebne, że Państwo opanowaliście w większym lub mniejszym stopniu metodę całkowania bezpośredniego i teraz będziemy mówili o konkretnych metodach kolejnych. A więc jedną z takich podstawowych metod i ważnych, i często występujących przy całkach, które nam są potrzebne do realizacji różnych wyzwań, to jest całkowanie przez części. A więc pierwszy punkt dzisiejszego 5.1. Całkowanie przez części. Metoda całkowania przez części. Przecież my często kojarzymy pewne fakty matematyczne z wzorami, z formułkami. Ale proszę pamiętać,
żeby podejść do tego w sposób matematyczny, należy zastanowić się, przy jakim założeniu dana formułka, dany wzór, dane zdanie funkcjonuje. A więc jeśli mówimy o jakiejś prawdzie matematycznej, to trzeba powiedzieć, kiedy ta prawda może zaistnieć, a kiedy może być nieprawdziwa, może być fałszywa. Więc całkowanie w części. Kojarzymy tę metodę ze wzorem na całkowanie przez części, ale wzór ten poprzedzają założenia, bardzo ważne założenia, które może sformułujemy w postaci twierdzenia. A więc 5, 1, 1 twierdzenie o całkowaniu. O całkowaniu przez części. Otóż, jeśli twierdzenie, to musi być założenie. Zakładam, że funkcje f, g są najogólniej całkowalne. My wiemy, co oznacza całkowalne, na przykład ciągłe powinny być. To już jesteśmy kontenci, już są one całkowalne. Oraz ich pochodne, f', g', również są całkowalne. Ale proszę zauważyć, tutaj po cichu, tak, zakładam, że oczywiście f' i g' istnieją najpierw. Najpierw istnieją pochodne, są całkowalne. Wówczas te zapowiada, czyli ten słynny wzór na całkowanie przez części. Całka z funkcji postaci f od x razy g' od x po dx równa się iloczyn f od x razy g od x odjąć całka f' od x razy g od x po dx. To jest właśnie ten słynny wzór na całkowanie przez części. On oczywiście może być podany w innej postaci, ale w tej postaci tutaj jest on najbardziej chyba czytelny. To jest wzór na całkowanie przez części. Zapamiętajmy go, ale będziemy się uczyli tego wzoru na przykładach. Więc tak bardzo pamiętać może niekoniecznie tego wzoru trzeba. Przyjdzie, proszę zauważyć, że wzór ten my jesteśmy w stanie udowodnić. Przecież każde twierdzenie w matematyce, w tym również twierdzenia i wzory dotyczące całkowania, można dowodzić. Dowody zawsze odbywają się różnymi ścieżkami. Tutaj ścieżka jest najprostsza taka. Więc dowód. Może pozwolimy sobie na dowód tego wzoru. Dowód. Mianowicie. Korzystamy z wiedzy, którą powinniśmy mieć z rachunku różniczkowego. Mianowicie, mamy funkcje f i g całkowalne, czyli wiemy, że koniecznie muszą być ciągłe. Muszą być ciągłe na przykład. To jest wymóg, aby były całkowalne. No i w takim razie weźmy iloczyn tych funkcji. F od x razy g od x. Policzmy pochodną. Damy radę. My znamy wzór na pochodną iloczynu. Pochodna iloczynu, jak pamiętamy, to jest f' od x razy g od x. Dodać f od x razy g' od x. Wszyscy to znamy. Wszyscy ten wzór znamy, prawda? I teraz tak, z założenia, że funkcje wraz z pochodnymi są całkowalne, oznacza, że my do lewej i prawej strony tej równości możemy dołożyć całeczkę. Więc całka z lewej strony, czyli f od x razy g od x pochodna po dx równa się całce prawej strony. Całka z, przepiszę, f' od x g od x razy oczywiście kropeczka, można pisać kropeczkę, można bez kropeczki, to wiadomo, że to jest razy, dodać f od x razy g' od x i oczywiście różniczka dx.
Tak. My wiemy, że całka sumy równa się sumie całek, więc tutaj możemy pozwolić sobie na rozdzielenie tej sumy. Całka z sumy funkcji równa się sumie całek z tych funkcji. A tutaj my wiemy również, korzystaliśmy z tego poprzednim razem, mówiąc o własnościach całki, że całka z pochodnej to jest po prostu to, co pod pochodną stoi. Czyli to jest f od x razy g od x równa się. I tutaj mamy sumę całek. Całka f prim od x razy g od x, oczywiście razy, więc kropka, dx dodać całka f od x razy g prim od x po dx. Czyli za. I jeśli ktoś popatrzy, to powie, o, już mamy. O, już mamy. Bo porównajmy to ze wzorem, który mamy w tezie naszego twierdzenia. Mianowicie, proszę zauważyć, wystarczy tylko uporządkować tutaj. Przenieść pewne rzeczy na lewą stronę, na prawą. Wystarczy przenieść ten składnik na lewą stronę, czyli mamy f od x razy g od x. Odjąć całka f prim od x g od x dx i to jest równe całce tej ostatniemu składnikowi, czyli całka f od x razy g prim od x dx. I oto wzór. I oto wzór, prawda? O to nam chodziło. Więc powiemy sobie takim skrótem, którego żeśmy stosowali w poprzednim semestrze. CBDO. Co było do okazania? Prawda? Co było do okazania? Przecież więc wzorek jest, jak widać, bardzo prościutki do udowodnienia, czyli dowiedzieliśmy bardzo ważnego twierdzenia, które nam będzie użyteczne przy metodach całkowania. Tak. Przyjdzie, myślę, że pytań tu nie ma, bo tutaj przyjdzie, ja przepraszam, tutaj mamy taką zawsze obiekcję, że tutaj zawsze ktoś znalazł się na wykładzie. Państwo byliście zawsze bardzo aktywni, bardzo to pamiętam, bardzo za wami tęsknię, kochani moi, i bardzo chciałabym z wami się spotkać. Zobaczymy, jak nam pozwoli rzeczywistość. Teraz tak, przyjdzie. Właściwie, tak jak mówiliśmy poprzednim razem, całkowanie bezpośrednie polega na oszacowaniu naszych możliwości i na stwierdzeniu, pod jaki typ funkcji funkcja podcałkowa prawda, się kwalifikuje. Otóż bardzo ważną rzeczą jest rozpoznanie tego. To jest kluczowa rzecz. A to jest nic innego jak matematyka elementarna. To jest matematyka elementarna, to jest znajomość funkcji i wyczucie tych funkcji. Przecież żeby wyrobić w sobie to wyczucie, trzeba zrobić odpowiednią liczbę przykładów, aby właśnie mieć to wyczucie. Więc przecież jednak do tej metody możemy podać grupę, dużą grupę całek, które tą, a nie inną metodą warto jest liczyć. I ja Państwu teraz podam całki, typy całek, które rachują się tym wzorkiem i lepiej innym nie. Proszę bardzo. Więc powiemy sobie tak. Powiemy sobie tak. Przez części. Oblicza się następujące typy całek. Pierwsza grupa całek to jest całka z x do n sinus x po dx, gdzie tutaj n jest większe lub równe od jedności. N jest oczywiście liczbą naturalną. 2. Całka x do n cosinus x dx, również tutaj n większe równe 1. Dalej, całka z x do n tangens x dx,
również n większe równe 1. 4. Całka x do n kotangens x dx również n większe równe 1. Dalej 5. Całka x do n logarytm naturalny z x dx. Ale tutaj n jest większe równe od 0. Czyli gdy n jest 0, to jest x do 0 1, czyli całka z logarytmu naturalnego x liczy się przez części. Zauważmy, proszę Państwa, oto przykład. Pierwszy taki tutaj, że można również liczyć całkę z funkcji elementarnych metodą nieelementarną. No już całkowanie przez części klasyfikuje się do metod nieelementarnych. To nie jest metoda bezpośrednia. Dalej 6. Całka x do n e do x dx. Tutaj n większe równe 1. Dalej następna grupa całek. 7. Całka x do n a do x dx. Dla n większego równego 1. 8. Całka x do n arcus sinus x dx. Tutaj również dla n większego równego 0. Dalej 9. Całka x do n arcus cosinus x dx. Tutaj również dla n większego równego 0. 10. Całka x do n arcus tangens x dx. Tu jest też dla n większego równego 0. I 11. Całka x do n arcus cotangens x dx dla n większego równego 0. I przyjdę jeszcze napiszę Państwu dwie całki, które liczy się przez części, a które są nam potrzebne na przykład wtedy, gdy Państwo będziecie może dalej pobierali nauki, dalsze etapy swojej wiedzy wzbogacali. Całka, która na przykład przy przekształceniach całkowych Fouriera, Laplace'a, Melina, te całki Państwu się przydadzą. Oczywiście tego w programie nie mamy, tych przekształceń, bo to już jest prawda, inny zakres. Więc całka e do x sinus x dx oraz całka 13, no 13, szczęśliwa 13, e do x cosinus x dx. Przecież te grupy całek jednak nie oznacza to, że tylko te. Przede wszystkim te. I tutaj patrząc na funkcję, my już wiemy. Mam całkę x kwadrat e do x. Aha, przez część. Mam całkę na przykład arcus sinus x dla n równego 0. Aha, przez części i tak dalej. Czyli widzimy przynajmniej pewne grupy całek, całek, które występują dość często w różnych przykładach, w różnych naszych wyzwaniach matematycznych. Właśnie mamy tutaj taką podpowiedź, ściągareczkę taką pamięciową, że nie mamy liczyć tą, ani inną metodą. I teraz przynajmniej chciałam Państwa nauczyć. Chciałam, żebyście Państwo się nauczyli tej metody w sposób bardzo prosty. Mianowicie, przejdziemy do przykładów. I oto one. Tutaj kreseczki tej nie ma. Przykład pierwszy. Całka. Weźmy na początek taki, powiedzmy sobie, delikatny przykład. X sinus x dx równa się. Przecież co ten wzór napowiada? Wzór mówi, że przyjmujemy jedną z funkcji, która stoi pod całką jako f od x, drugą jako g prim od x, jako pochodną g prim od x. Która jak przyjąć? Którą jak przyjąć? Przecież otóż tu reguł nie ma. Tu się odbywa rzecz metodą prób i błędów. Po prostu strzelamy. I strzał nasz jest taki. F od x, powiedzmy, weźmy x,
pokażemy, w którym miejscu możemy mieć kłopot, jeżeli niewłaściwie przyjmiemy. Tu przyjęcie za F i G' jest tylko jedno możliwe. Ale jeśli przyjmiemy to nie jedno, to niewłaściwe, to oczywiście zobaczymy, jakie nas niespodzianki spotkają. Więc F od X przyjmie jako X, wtedy G' od X będzie równe tej drugiej funkcji sinus X. Proszę bardzo, ja bym proponowała tak. Więc iloczyn sprawdzamy. Iloczyn F od X razy G od X to jest X sinus X. Jest pod całką. Czyli tę całkę będziemy liczyli. Mam funkcję F od X i liczę jej pochodną F od X. Pochodna X wynosi ile? Pan Rafał. 1. Dobrze. G od X. Mamy pochodną. Chcemy znaleźć funkcję pierwotną. Pan Tomasz, całka z sinusa x, dx wynosi minus cosinus x. Tutaj oczywiście całą pomijamy, bo to jest tylko częściowe. Więc zauważmy, wynik ten, minus cosinus pochodna, to jest funkcja podcałkowa sinus x. Możemy sobie przez chwilkę sprawdzić, bo ona nam się na początku może mylić. I teraz, kochani moi, popatrzcie. Jak łatwo ten wzór zapamiętać. Jeżeli będziemy tak podpisywali jak ja tutaj, to bierzemy pod uwagę iloczyn funkcji stojących po przekątnej. A więc x razy minus cosinus x. Przecież my od razu, gdy piszemy iloczyn, od razu proszę wolniej, nie należy spieszyć, wolniej, ale od razu porządkować. Więc x razy minus cosinus x, czyli napiszę to minus x cosinus x. Dalej, wzór mówi nam tak, minus, całka. Pod całką jest f' g od x. F' g od x, czyli to jest iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu. A więc 1 razy minus cosinus x. Czyli mamy tu całkę z minus cosinus x dx. No i proszę zauważcie. Minus jako stałą mogę wynieść przed całkę, czyli tu powstanie plus, napiszmy to wyraźnie, x cosinus x z minusem oczywiście, dodać całka z cosinus x dx. Równa się, to przepisujemy bez zmian, x minus oczywiście cosinus x. Całka z kosinusa x, tu pamiętamy, przypominamy, jak nie pamiętamy, całka z kosinusa x to jest dodać sinus x. I podobnie jak poprzednio, przecież tu sobie piszemy wyraźnie, świadomie, nie popełniamy w ten sposób błędu, że my stałą w tej chwili, gdy uczymy się całkowania, będziemy pomijali. Może będziemy wyraźnie to napiszmy, będziemy pomijali stałą całkowania. Czyli tutaj plus C nie będę pisała. Już jak się nauczymy całkować, wtedy będziemy sobie dopisywali. Więc to jest wynik. Proszę zauważyć. No dobrze. Ale tutaj nas skręci jakby ochota przyjrzenia się, jak i dlaczego my tutaj musimy koniecznie za f od x przyjąć x, a za g' od x drugą funkcję. Przecież iloczyn x razy sinus x daje tyle, co sinus x razy x. Iloczyn jest przemienny. Więc popatrzmy. Weźmy całkę x sinus x dx równa się. Spróbujmy odwrotnie. Za f od x przyjmijmy sinus x za drugą funkcję g od x przyjmijmy x. No dobrze. I dalsze iloczyn tych funkcji, prawda, to jest tyle, co pod całką, to jest sinus x razy x, czyli to samo, co x sinus x. Liczę pochodną f' od x. Pochodna sinusa x, pamiętamy, cosinus x. G od x, funkcja pierwotna dla x,
czyli całka z x, to jest 1 druga x kwadrat. Pochodna jest x, a więc funkcja pierwotna, czyli całka nieoznaczona, to jest 1 druga x kwadrat. I teraz to ta sama procedura, a więc iloczyn funkcji stojących po przekątnej, a więc, i tu proszę Państwa, spokojnie, powoli, nie spieszyć się, ale rozważnie, nie przepisywać kilka razy. Przecież ja tu rozwiązanie zadań z matematyki nie polega na przepisywaniu wielokrotnym, tylko polega na myśleniu, zastanawianiu się i przekazywaniu tego do konkluzji tej, do której dojdziemy. Więc proszę nie starać się, żeby pisać dużo. Pisać tyle, ile trzeba. Więc to jest iloczyn ten, więc mamy tak. 1 druga x kwadrat razy sinus x. Odjąć w myśl wzoru całka, a pod całką jest iloczyn funkcji, które stoją w drugim wierszu, a więc to. A więc 1 druga x kwadrat cosinus x dx. Ta 1 druga oczywiście jest nieszkodliwa, ponieważ można ją zawsze jako stałą wynieść przez całkę, ale w ten sposób dochodzimy do całki x kwadrat cosinus x. Porównując ją z całką wyjściową, tą, widzimy, że to jest całka już trudniejsza niż całka wyjściowa. Doszliśmy do całki trudniejszej. Tu jest łatwo przekonać się, oszacować. Czyli z tego wynika, jeśli taka sytuacja nastąpi, z tego wynika, że niewłaściwie przyjęliśmy za f od x, g' od x funkcje te, które przyjęliśmy. Czyli wróć z powrotem. Czyli trzeba wrócić do początku i zmienić tutaj przyjęcie tych funkcji. Czyli zrobić tak, jak było pierwotnie. A więc pierwsze ostrzeżenie, że niewłaściwie zostały przyjęte funkcje, jeżeli wcześniej tego nie zobaczymy, jest w tym miejscu, gdy my już otrzymujemy konkretną całkę. Także przyjęcia to sobie skreślimy. Skreślimy jako anulowane i jako nie, prawda, nie do przyjęcia w ten sposób. No to przyjęcia, lecimy dalej. Weźmy całkę następną, 2. Całka x kwadrat e do 5x dx. Znowuż. Jedną z funkcji przyjmuję jako f od x, drugą jako g' od x. Proszę bardzo. I też strzelam przyjęcia. No można według kolejności, ale można tak jak tutaj sobie inaczej i wtedy mamy czasami, prawda, wystrzał, czyli sygnał, że niewłaściwie zostały przyjęte funkcje. Więc za f od x weźmy, strzelamy x kwadrat, za drugą funkcję g' od x weźmy e do 5x. Tu trzeba zawsze sprawdzić, czy ten iloczyn odpowiada funkcji, która stoi pod całką. Odpowiada. A więc OK. No i teraz tak jak poprzednio. Liczę pochodną f' od x. Pochodna x kwadrat to jest 2x. Powtórzenie jeszcze pochodnych, wzorów na pochodne. No więc tutaj proszę Państwa mamy prawda, g od x. Teraz całka z e do 5x. To my umiemy po ostatnim układzie. To jest funkcja, całka z funkcji złożonej liniowo, a więc pamiętajmy, odwrotność współczynnika przy x, więc 1 piąta e do 5x. I wzorki tu na wszelki wypadek Państwo mają jeszcze przypomniane, bo rozumiemy, że te wzory trzeba, tych wzorów się uczyć wielokrotnie. Dzisiaj uczę się, jutro rano wszystko mi się myli. Dzisiaj wieczorem siadam, umiem, a po wstaniu rano, prawda, po śniadanku my już zapomnieliśmy lub też pomyliliśmy się. I tak kilka razy wielokrotnie trzeba powtórzyć, żeby się nauczyć tych wzorów już na stałe. Dobrze. Tak. No więc proszę bardzo. Czyli mamy tak. Zgodnie ze wzorem na całkowanie pi części, iloczyn funkcji stojących po przekątnej, czyli i jeszcze tak jak powiedziałam wcześniej, od razu proszę starać, Państwo jesteście studentami, to już nie zachować się proszę jak szkolniacy. Szkolniakami jesteście oczywiście, ale zachować się dorośle, dojrzale, po studencku. Po studencku to znaczy akademicku. To znaczy od razu, gdy ja wykonuję prościutkie działania arytmetyczne, starać się pisać je w sposób
czytelny odpowiednik, a więc ilość tych funkcji. No więc na początku widocznie zawsze trzeba napisać stałą, prawda, bo stała nam się potem tutaj albo gubi, albo zaśmieca nam to, co napiszemy, prawda. Więc ilość tych funkcji to jest 1/5 x kwadrat e do 5x. Odjąć, tu troszkę miejsca robię, bo może od razu współczynnik stały zechce wrzucić przed całkę, czyli odjąć całka, a pod całką jest iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu, a więc 2x razy ta funkcja. No znowu 2x razy 1/5 e do 5x, to ja tutaj może od razu stałą wniosę przed całkę, prawda? Tu wiem, że można, czyli 2/5, przepraszam, to mi się długopisy pomieszały, 2/5 i pod całką mamy x e do 5x dx. Otrzymaliśmy taką sytuację. Otóż otrzymaliśmy całkę, której też od razu nie policzymy, ale ta całka jeszcze raz prosi nas, by ją policzyć przez części. Znowuż jest to typ całki, zajrzyjmy do ściągaweczki tam wypisanej, prawda? Zajrzyjmy i widać, że to jest x do potęgi pierwszej razy e do potęgi liniowej. Czyli jeszcze raz tę całkę liczymy przez części, a więc zrobimy sobie tutaj jeszcze raz, prawda, tutaj takie oznaczenia. F od x niech będzie równe x. Robimy analogicznie do poprzedniego. Wtedy g' od x równa się e do 5x. No i pochodna f' od x. Pochodna x-a. X-a to jest 1. G od x. Całka z e do 5x, pamiętamy z poprzedniego wykładu, to jest całka z funkcji złożonej liniowo, a więc bierzemy pod uwagę najpierw odwrotność współczynnika przy x, a więc 1/5. E do 5x. O, równa się. No i przepiszmy ten pierwszy wyraz, który został wcześniej. Mianowicie mamy równa się 1/5 x kwadrat e do 5x. Tak? Odjąć 2/5. I tutaj tę całkę sobie liczymy w myśl wzoru na całkowanie przy części. A więc znowuż, iloczyn funkcji stojących po przekątnej f od x, g od x, czyli x razy 1/5 e do 5x. Oczywiście 1/5 napiszemy na początku. 1/5 x e do 5x. Odjąć. Tu troszkę miejsca, przynieść zawsze, proszę całką tutaj pisać, troszkę miejsca zostawiać, żeby jak stała, to od razu ją przez całkę wyrzucać. Prawda? Odjąć całka. I te pod całką jest iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu, a więc 1 razy 1/5 do 5x. 1/5 przed całkę. I tu mamy e do 5x dx. No i proszę Państwa, już jesteśmy kontenci, ponieważ zauważmy, że ta całka to już nie problem. Tutaj wystarczy jeszcze sobie uporządkować, wymnożyć. Więc przepisujemy 1/5 x kwadrat. X kwadrat e do 5x. Dobrze? I tutaj wymnożę. 2 razy 1/5 to jest odjąć 2/25. 2/25 x e do 5x. Dobrze? I odjąć, czyli dodać. 2/5 razy 1/5 to jest 2/25 i całka z tego razy 1/5, 25 razy 5 to jest ile? Pani Mario? Dobrze, bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję, 125, dobrze, dziękuję bardzo. Odjąć, czyli mamy dodać. 125. Nie jedna, tylko dwie. Przepraszam, tu dwa jest, prawda? 125
piątce, prawda, E do 5x. No i należałoby napisać plus cała C, ale my umówiliśmy się, że będziemy z całą całkowania pomijali. Tak. Przejdźmy, więc to jest kolejny przykład. Myślę, że ten przykład już Państwu dał pewną kolejną satysfakcję i rozjaśnił tę metodę, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze będziemy rozjaśniali ją innymi, na innych przykładach. Proszę uprzejmie przykład następny. Proszę uprzejmie przykład następny. I teraz trzeci przykład. Wedle wskazówki, trzeci przykład. Weźmy, policzmy całkę z grupy całek x w potędze razy logarytm x. Weźmy x w potędze zerowej. X w potędze zerowej to jest 1, prawda? Czyli weźmy całkę z logarytmu naturalnego x dx. Dobrze. Mamy taką funkcję. I była wskazówka, że tę funkcję należy przez części liczyć. Czyli przyjmujemy za f od x jakąś funkcję i za g prym od x inną funkcję. Proszę bardzo. Jaki tu widzimy iloczyn, jeśli mam pod całką jedną funkcję logarytm x? Zawsze, gdy mam jedną funkcję, na nią można spojrzeć jako na iloczyn 1 razy logarytm x. 1 razy logarytm x to jest logarytm x. Czyli jedna z funkcji to jest 1, druga z funkcji będzie logarytm x. Ale nie ma sensu przyjmowania za f od x jedności stałej, bo za chwilę będziemy liczyli pochodną i będzie pochodna stałej 0 i wtedy dojdziemy do tej samej całki. Więc lepiej przyjąć za f od x logarytm x, a za g prym od x 1. Iloczyn tych funkcji daje nam funkcję podcałkową. No i teraz tak jak poprzednio, pochodna tej funkcji f prym od x to jest pochodna logarytm x to jest 1 przez x. Całka z jedności, czyli funkcja pierwotna dla funkcji 1 to jest x. No i wzór na całkowanie przy części. Zauważcie, że iloczyn funkcji stojących po przekątnej, a więc równa się x logarytm naturalny z x, odjąć całka, wróć wzoru, całka, a pod całką jest iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu. Przecież jeśli Państwo będziecie tak podpisywali jak ja tutaj, ja oczywiście namawiam, bo każdy jest człowiekiem wolnym i demokracja jest tutaj bardzo wskazana oczywiście, nie, ale doradzam, to jest tylko jako doradztwo, doradzam, że należy nie tutaj nie fantazjować, prawda, nie wysilać się na oryginalność. Oryginalność należy okazać w innym miejscu. W innym miejscu, w pomysłach. A to nie jest żaden pomysł, przecież to jest właśnie taka rzecz bardzo trywialna. Więc iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu to jest 1 przez x razy x dx. To uwaga, jeśli ja biorę ten iloczyn i bardzo często po stwierdzeniu tego iloczynu my możemy wiele rzeczy uprościć pod całką, to proszę uprzejmie, jeśli są kreski ułamkowe, pisać czytelnie, ażeby nie zastanawiać się później, co jest w liczniku, a co w mianowniku. Tu widzimy, że x jest w mianowniku, x z x się redukuje i pod całką zostaje ile? Zostaje jedynka. Więc jedynka, czyli całka z jedności, to wiemy, że to jest x. Czyli mamy ostatecznie x logarytm x minus x. Plus ta c, którą pominęliśmy. Przejdźmy. Tę całkę, jeżeli 5 razy policzymy, to 6 raz jak w banku. Pamiętamy? Pamiętamy na pewno, ale ja nie chcę Państwa pamięci obciążać byle czym. Pamiętać trzeba to, co należy pamiętać. A takie rzeczy jak ilość wzorów zapamiętać i tak dalej, to oczywiście możemy ćwiczyć swoją pamięć. Jak najbardziej wskazana jest rzecz ćwiczenia pamięci. Ale nie ma sensu przeciążać. Zostawić sobie komórki pamięci na inne wyzwania. Więc proszę uprzejmie nie wysilać się. Ja często widzę nawet na straganach w mieście wzory, które sprzedają ściągawki ze wzorami na całkowanie i widzę, oglądam te wzory, no już zakładając, że tam błędów nie ma,
przejścia widzę, że nie ma potrzeby tak nawalać tych wzorów i w pamięci sobie zajmować miejsce. W pamięci należy pamiętać to, co trzeba pamiętać, a to tutaj trzeba raczej się wykazać elastycznością. Weźmy jeszcze całkę taką. Całka arcus tangens x dx. No więc, proszę Państwa, domyślamy się. Tu jest tylko jedna funkcja, więc to nie jest arcus oddzielnie tangens, tylko arcus tangens jest symbolem funkcji nierozłącznym. A więc, proszę Państwa, za f od x przyjmiemy arcus tangens x, za g prim od x przyjmiemy 1, wobec tego pochodna f prim od x, pochodna arcus tangensa x, to jest 1 przez x kwadrat plus 1, g od x, funkcja pierwotna dla jedności, to jest x i wzór na całkowanie przestrzeni przyjęcia, tu już ja troszkę przyspieszam, ponieważ Państwo już pewnie możecie się nawet nudzić. To jest iloczyn funkcji stojących poprzekątne, a więc x razy arcus tangens x, odjąć całka, a pod całką jest iloczyn funkcji stojących w drugim wierszu, a więc iloczyn tych funkcji. 1 przez x kwadrat plus 1 razy x, napiszemy to zgrabnie, x przez x kwadrat plus 1 dx. No i doszliśmy do takiej całki, ale przecież z tą całką nie ma problemu. Państwo, zresztą razem liczyliśmy tę całkę. Ta całka to jest tak prosta, jak pstryknięcie. To jest licznik pochodną mianownika z dokładnością do stałej. Czyli jeśli tu 2 dopiszemy i przez jedną drugą pomnożymy, od razu wrzucając ją przez całkę, to licznik pochodna mianownika, czyli mamy gotową odpowiedź. X arcus tangens x odjąć 1 druga logarytm z x kwadrat plus 1, tu nawet nie piszę wartości bezwzględnej, ponieważ to jest dodatnie. O, proszę Państwa, więc to jest ta całka, którą będziemy mieli wielokrotnie jeszcze, do niej będziemy sięgali, wrócimy. Moi drodzy Państwo, proszę Państwa, 4 przykłady to jest dużo za mało, więc trzeba z zerem, czyli około 40, to wtedy można powiedzieć. Proszę zauważyć, że przy tym całkowaniu, przy tej metodzie, my jeszcze raz sięgamy do wykładu poprzedniego, czyli sięgamy do całek tych elementarnych. Już teraz sami widzimy, że dlaczego te całki są tak ważne. Dlatego, że my tutaj przy realizacji metod już bardziej poważnych, prawda, my do nich wracamy i te już całki, które otrzymujemy po drodze, jakby powiedzieć, to trzeba tak liczyć. Przejdę. Ja mam doświadczenie takie, że studenci moi, głównie moi, no bo o innych nie mogę powiedzieć, przejdę, bardzo lubili ten temat całkowanie. Całkowanie, zauważcie Państwo, jeśli wrzucimy jedną literkę. Jaką literkę? Pani Zosiu? K. To mamy piękny wyraz, który służy, jest wyrazem wiosennym, wyrazem przyjaznym i wyrazem bardzo sympatycznym. Całowanie. Tak, przejdźcie. Kochani moi Państwo, do zobaczenia. Na kolejnym wykładzie będziemy mieli kolejną metodę. Zapoznamy się z kolejną metodą. Przejdźcie, proszę zauważyć, to trzeba wszystko wyćwiczyć. Tu nie ma innej metody. To trzeba wyćwiczyć, więc kochani, bierzcie długopis, ołówek, kartkę, siadajcie pod lipą samodzielnie i sobie liczcie, oglądając piękną wiosenną przyrodę. Do zobaczenia na kolejnym wykładzie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia na kolejnym wykładzie.